chodzą. Drodzy mądrani, słuchajcie, będzie to wyglądało tak. Noga do przodu, w bok, do środka, przód, bok, do środka. Czyli przód, do środka, na zewnątrz, hop, przód, do środka, na zewnątrz, hop. Jak któremu nie pójdzie, znaczy się, że trzeba jednego wybić. Także słuchajcie, próbujemy. Raz, dwa, trzy i przód, bok, środek, przód, bok, środek, hop. Przód, bok. Przód, bok, zewnątrz, środek, przód, bok, zewnątrz, hop. Słuchajcie, wielkie brawa, ja lecę już na scenę. Rozgrzaliście się, co? A ja teraz to już widzę. Lewa strona, he, he, he! A środek, he, he, he! A prawo, he, he, he! Już jest lepiej. No i was to mili, jest jeden kawałeczek dla was. Już tu Jacen, ty się niecierpliwi, już przerwa reklamowa się kończy. Ale już jest gotowy. Moi mili, muzyka jest piękna dziedzina, dlatego chciałbym zachęcić dzieci, młodzież do muzykowania na takim pięknym instrumencie, który ma kilkanaście piszczałek
A w kolędach to się o nim śpiewa tak: Panna porodziła niebieskie dzieciątko, w żłobie położyła małe pacholątko. Pasterze śpiewają, na multankach grają. Hej, kolęda, kolęda. A więc multanki, bo górale przywędrowali ze wschodnich Karpat, gdzie jest kraina geograficzna multany. Ale dzisiaj instrument ma nazwę handlową fletnia, bo ma kilkanaście fletów. Dziewczyny, chłopcy, zachęcam was do nauki gry. Moja córka gra, moi synowie. Oto śpiewka o Beskidach, o góralach, o zbójnikach. Pilsko nasze, Pilsko, wysoki gronicek, skoro się zamrocy dana, już leje destycek. Skoro się zamrocy dana, już leje destycek. No i po całych górach grasowali zbójcy, będzie śpiewka o nich też. Zbójnicy, zbójnicy, kaście złoto skryli, tej największej turni dana, oj, nocy kryli. Ja rozumiem, rozumiem, nie ma problemu. A że na tym instrumencie i chłopak, i dziewczyna może grać, to wykonam tę melodię z audycji Lato z radiem, bo jeszcze piękne lato jest. Zatem zachęcam dzieci i młodzież do nauki gry na instrumencie. Ale moi mili, w poprzednim tańcu to jeden gość pięknie tańczył, zasłużył na moją uwagę. O, tam stoi dżentelmen w swetrze. Zapraszam do pytania z komputera. Śmiało, śmiało. Chodź, przyjacielu drogi. Jak dobrze wypadnie, to nawet regulamin dopuszcza, że może mieć dwie niespodzianki. Pozwolę dotknąć delikatnie ten instrument. Dobra. Na pytaniu z komputera ma być mężczyzna czy kobieta? Powiedział mężczyzna. Dobra. Lecimy. Na fotografii ja gram w gabinecie u pewnego polityka. Polityk znany z pierwszych stron gazet w Nowym Jorku. Znam go w Szanghaju, Berlinie, Kijowie, Moskwie. Jest uśmiechnięty. Jest to laureat pokojowej Nagrody Nobla.
na imię ma Lech, był prezydentem Polski. Głośno! Za potwierdzeniem odbioru. A po chwileczkę, ponieważ powiedział kobieta, niech ma kobietę. Na fotografii obok mnie, panotku macie w chałupie to Łazur. Film Rancho oglądacie? Jakby kiepsko szło, to widownia pomoże. Na czym oni siedzą przed sklepem? Na ławeczce! Ilu ich jest? Cztery! Pytanie do tutaj gościa. Na fotografii obok mnie stoi dziewczyna Pietrka. Jak ona ma na imię? Jola! Za potwierdzeniem odbioru. Dziękuję. Kolejny instrument zadaje pytanie, co należy zrobić z instrumentem, zanim zacznie się grać. Nastroić. Tu widzę dziewczę w takim jasnym kostiumiku. Asystentka mi tak, jasny kostium. Proszę. O, widzę nawet po ciemku jeszcze dobrze widzę. Śmiało. Pani, czy pani jest panienka jeszcze? Pani. Już pani? Dobrze. Tu jest stroik. Proszę stroik, idę po instrument. Będziemy stroić instrument. Proszę trzymać w dwóch rękach mocno, tak? Bliżej do mnie. Bliżej. Ponieważ piła jest bardzo ostra. Ja boję się, żebym się nie skaleczył. Ale ty nie grasz przecież na instrumencie. To możesz się skaleczyć. Mocno trzymaj. Dobra. Ja odsunę rękę dalej, bo ja boję się, żebym się nie skaleczył. Bo ja muszę dokończyć. Dobra, to może wziąć za darmo. I jeszcze pytanie z komputera. Na fotografii obok mnie stoi znany aktor z filmu Rancho. Pytanie zaczynam. Ilu ich jest? Na czym siedzą? Na ławce. Uwaga. Nie pan Staszek, nie Solejuk od pierogów i nie Pietrek. No to kto? Japycz! No nie Staszek, nie Japycz. No nie Japycz, nie Solejuk i nie Pietrek. No to kto? Chadziu! Pojęcia zielonego nie. No mówią! Chadziu! Dziukiem za potwierdzeniem odbioru. A ponieważ to była kategoria instrumentów niebezpiecznych, w związku z tym jeszcze moja fotografia z programu Mam Talent. Dziękuję. Instrument nastrojony. Artysta może gra. Zgaduj, zgadula, ogólna, dla publiczności, jak skończę grać, postawię pytanie, a widownia na 3-4 odpowie, jaka, no, jakie będzie pytanie. Nie ma.
co? Jakie zwierzę występuje w melodii 3-4? Tak jest, nagrodę. Kolejna melodia na większym instrumencie. A. Przecież mogę usiąść tutaj bezpieczniej i lepiej. Skończę, a nie siądę tam, bo będzie mnie lepiej widać, a już mam mikrofon ustawiony. No teraz sprawdzę, tak żeby on trwał. Aha, dobra, dobra. Niech by tam był, niech by był. Jak skończę grać? Postawię pytanie, na 3-4 widownia odpowiada. Następująco, jak ma na imię mój młodszy syn? 3-4. To wy go też tu znacie? Nie, go nie znają. Coś podobnego. Moi mili, i kapela za moimi plecami, jeszcze jeden instrument bardzo ważny. Jest najtańszym instrumentem i teraz uwaga chłopcy, uwaga panowie, tu mam w tej chwili liście z bzu, usta zaciskamy mocno, kładziemy na dolną wargę, za chwilę powstanie dźwięk. Jeżeli ktoś tak potrafi, wykonasz każdą melodię. No ja wykonam w murowanej piwnicy, tańcowali. Moi mili, swego czasu w królewskim mieście Krakowie był konkurs Chopin Open. Dzieci, to znaczy open, otwarty, każdy mógł grać. Wziąłem kilka instrumentów, a w pewnym momencie wychodzę, mówię, a...